pomagają. Organizacje pożytku publicznego na Opolszczyźnie. Krzysztof Drynda. Właśnie w tym wielkim narodzie polskim, w jego stolicy, w jego parlamencie. Druga rzecz przełomowa, dlatego że pierwszy raz w historii Collegium Nobilium Opoliense przyjęliśmy 63 osoby do uczestnictwa w tym projekcie, także powoli robi się to projekt o znacznie szerszym zasięgu. Dobrze, w takim razie może zapowiedz utwór też z jakąś zachętą do głosowania, bo... Wszystko podnoszenie się właśnie z gruzów, nieszczęść, chorób. Rozmawiać o czymś innym, ale cały czas gdzieś tam jest ze mnie taki mój nośnik czucia, on tu jest, on tu jest. Czy to jest tylko świadomość, czy to jest relacja, proszę księdza?
była taka uczciwa zabawa w tych, w tych książkach. Dobra literatura, dobry rysunek i naprawdę jest bardzo ładnie wydane. I, to prawda. I muszę powiedzieć, że cena jest bardzo przystępna. Tak, dlatego, że ja na to też zwracam... Jak słodzimy. No, potwornie, co? Ale ja też myślałam o cenie i też chciałam o tym powiedzieć, że... Zakładnicy zostali już poinstruowani. Proszę to zakomunikować swoim ludziom. Zespół pierwszy wychodzi... I nie podejmują. Świat bierze udział w bycie Boga. Nie poderwie się. Nie jak w teatrze. Nie wiem, 100 kilometrów na pewno. Jest wielką nadzieją dla wielu rodziców. Ja tych rodziców spotkałam i oni są gotowi współpracować. I chcę powiedzieć, że gdyby tutaj udział tych Polaków właśnie był wolontaryjny w dużej mierze, naprawdę przeżyłam niesamowite jakby sytuacje. Pierwsza dziewczyna, pierwsza ludzka. Pierwsza śmierć widziana na własne oczy. Ludzie rodzą się i umierają. Jest to oznaką... Jeśli tworzenie było... Thank you.
papugami. Kolorowe muszle gwizdze wiatr.